Siema, siema, witam tutaj Kesiek. Jeżeli film Ci się spodobał, to zostaw subskrypcję, łapkę w górę dla zasięgu, dzwoneczek dla informacji o nowych filmach. Przyjacielem kanału jest firma Gigabyte oraz marka Aorus, która robi sprzęt najwyższej jakości dla graczy. Kontynuujemy sobie dalej pierwszy akt. Diablo 4 jest to wersja beta. Na chwilę obecną przez cały weekend jest wersja beta otwarta. Ja sobie wziąłem łotrzyka, mam czwarty poziom. I po zabiciu bossa kontynuujemy sobie dalej przygody i granie właśnie łotrzykiem. Łotrzyk ma ostrza, może się też posługiwa za pomocą łuku. Ja tutaj wziąłem jakiś jeszcze mumieczyk. Zobaczymy, jaką będzie tutaj sobie bił tymi sztyletami i mieczem. Aha, a jakby jeszcze jedną rzecz sprawdzić. Nie inaczej. Patrz, się tak da. By zdjął. Zobaczę, czy się mu da zdjąć, to jakoś zdjąć. Przestań używać. Okej, o to mi chodziło właśnie. Teraz tak, dam pierwszy miecz. Jeszcze 16 sekund i 19. No, i tak właśnie chciałem zrobić. Żeby pierwszy mieć mieczek. Idziemy teraz na dół. Wróć do Nowiksa. Powracamy do tego Nowiksa. A, mogę sobie tu kupić u handlarza spodnie na przykład. No stać mi stać. No, bezpieczny, bezpieczny. Oj ty, ej! O, nie zdążyłem sobie nic kupić. Mamy nowego, fajnego. Buty. Dobra. 5,65. Pasowałoby to później. A zobaczę. Czy mogę? Ja nie mogę rozłożyć tego. Jak damy oznaczę. Gdzie mi to zniknęło teraz? Oznaczyłem sobie jako śmiecie. Dobra, mało ważne. Idziemy. Oj, tutaj. Powiem wam, że nawet tym oczykiem się tego tak za łatwo też nie gra. Co
Co to dostaniemy, Józek? Jak była poprzednia beta, ta zamknięta, to dostawało się jeszcze konia oraz był tylko dostępny pierwszy akt. Tutaj jest katedra. O kurde, co to się dzieje? Będą dzwony? Są dzwony. Dobra. Poszukiwanie odpowiedzi. Znajdź chatę pustelnika. O, dostałem tego. Amulet. Dobra, jeden do zdrowia. I otworzę mapę, zobaczymy sobie. A tutaj to trzeba będzie pójść o tędy. Dobra. O, pierwszą wersję, jaką sobie kupię, to Diablo 4, to na pewno na PS5. Z tego względu, że i tak będę mógł grać z ludźmi na PC-cie. A jeżeli mamy na przykład wersję na peceta i na konsolę, dwie wersje, to po prostu nasze dotychczas mogę powiedzieć tak, że sukcesy i rozwój po prostu postaci i postać przychodzi na przykład na wersję na konsolę i odwrotnie. To na tej platformie, na której żeśmy grali, to po prostu możemy na innej platformie grać tą samą postacią. Zobaczę, co tutaj jest. Co to to? No chodź, chodź. Dobra. Mam coś w tej chacie, coś dostałem, czy nic tutaj nie ma ciekawego? Chyba nic. O, widzicie, odsuniła mi się mapa. Zobaczę tylko, co tutaj jest. No tutaj są. A, pliczki zapewniają różnorodne, krótkotrwałe premie, gdy wejdziesz z nimi w interakcję. Kapliczka chciwości. Wrogowie opuszczają złoto przy trafieniu. Aha. Tutaj bym stanął. Podejdzie, to go wtedy zoszcza. Tutaj tego, a teraz cyk, 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 cyk.
Dobra, tutaj sztylet. Idziemy zadania robić. Kurczę, co to tak miga? Pamiętam, jak grałem w betę Reaper of Souls. Już nie. I tam w piątym akcie, bo był dostępny cały piąty akt. I pamiętam buga, że po prostu postaci nie było, tylko sobie chodził szkielecik. Z postaci się szkielet zrobił. I tak sobie chodziłem. To później zostało naprawione, bo ja to później musiałem zgłosić. Jest gotowa. O, pająki! Ja sobie nie przypominam, żebym w takiej jaskini jak grałem Nekrosem był. To nie byłem. Też całkiem inaczej chyba szedłem. Poziom piąty, tutaj jakiś łuk. No inaczej, szedłem górą, a tutaj na dół nie szedłem wcale. Dobra, jak jestem już tutaj, tu, to tędy przejdę. Zobaczymy, co to mi się teraz tu odblokowało. A kurczę, nie chciałem. Już dobre, jak mam te wirujące ostrza, to zobaczymy. Da się refunduj wszystkie. Kurczę, nie, nie. Pięknie. Przypisz umiejętności. Zobaczymy te wirujące ostrza. Diablo 3, wiem jak wyglądała. Ciekawe jak tutaj wyglądają te wirujące ostrza. Zaraz sprawdzimy. O, już troszeczkę inaczej. Bo w Diablo 3 było widać, jak one wirują te ostrza. Nie mam energii. No i co, że ma za mało energii? A cyk, cyk, cyk i już jestem na górze. Diablo 3 lepiej to jeszcze wyglądało efektownie.
Mam sobie ten. Najpierw sobie tutaj porozwijam. Trzeba wszystko sobie popatrzeć na różne te konfiguracje tutaj. Znajdź chatę pustelnika. Zobaczymy. O, tam będzie trzeba chyba wspiąć. Zabita wieśniaczka, dawaj tutaj. Zrobię tak, cyk. O, właśnie. Weź tu górą. Z tego co widzę, tak, pewnie o tu, o tak będzie trzeba. Było tak, że ja się cofam. Nie. Sprawdzimy, jak tutaj to wszystko wygląda, te lokacje. Wieczna chata. Jesteśmy w jakiej... ten... koło jakiejś chaty. Zobaczymy, co tam jest w tej chacie. O, jesteśmy u pustelnika. Co tu jest? Siedzę, pnączę. A, kwiatuszki jakieś. Ciekawe, czy w dzień będą kolejki. Ponad jakieś bossy tu mają być o różnych tam godzinach, chyba 2 czy 3 razy dziennie. Ale tu chodź. A jeszcze tutaj coś jest. Co to za ziomek? Muszę zobaczyć, co to jest. Nie pokazali? Dobra, przerwniki filmowe, to nie ma czasu na to. No jest, siema gościu. Może to... A, to ten pustelnik. Lorat. Idziemy do tego kiełbasadu. I mogę zdradzić, że to jest pierwsze miasto, bo ja tam doszedłem. I nekrosem sobie tam też zakończyłem granie.
W sumie... Zaraz wam coś powiem. W kolejnym filmie mogę zacząć nekromantą. Zobaczycie, jak wygląda nekromanta i będę dalej kontynuował ten akt. Jak sobie do tego miasta wyjdziemy, to się przyłączę na nekromantę. To tutaj się teraz stanie? Jakiś ogień. Porozmawiać ze strażnikiem. No i teraz zobaczymy sobie, pozwiedzamy to miasto. Aha, tutaj możemy sobie wynająć te konie. Przejdź kampanię, ukończ. Wierzchowiec przysługodana, bo uzyskać dostęp do wierzchowców. Okej. Okay. Brakujące część. Dobra. Tutaj mamy stajnię do wynajmu koni. Tutaj mamy... Zobaczymy. A, tam chemik pewnie. O. Dobra, tutaj możemy sobie wytwarzać miksturki. Możemy kupić. Sprawdzimy, co tam dalej się dzieje. Tu jest, co tutaj jest. A, on miał, tutaj mam uzdrowiciela, on mnie uleczy. Co jeszcze ominąłem? Mamy tego WP. Tak wygląda. O, akurat tutaj szedłem. Widzicie? Dobra. O, widać, że tutaj z nim możemy sobie handlować. No, chciałbym coś sobie sprzedać. To możemy to sprzedać, bo to jest niepotrzebne. Sprzedaj. Da się zrobić, żeby wszystko? Nie. Albo jeszcze to nie jest wprowadzone. No i dobra. Czekaj, czy można odkupić? Nie można. Nie. Można. To sobie tak to odkupię. Tyle. Kurczę, jeszcze nie trzymaj po tej chorobie. A to sprzedam. Bo tu mam tą broń dżowcową kupić. Czekaj. Co? Dziadyga! No właśnie, na twój koszt. To mi się podoba. Niczym. Teraz tak.
Jeszcze tu zobaczymy sobie, pozwiedzamy to miasto, co tutaj mamy. No i się przełączę. Tu możemy, co to jest? Odzyskiwanie materiałów. Zobaczę, czy ktoś tu jeszcze jest. Aha, jeszcze jest. Jakiś kupiec pewnie. Dobra. Tu byłem, tam byłem. A jeszcze coś tam jest. Tamte misje poboczne to nie. To po prostu zobaczyć, co tutaj ma do tego. Coś do zaoferowania. Co z tym posągiem? A, wybierz poziom trudności. To jest to, o czym ja mówiłem. To co to dla tych nowych graczy, weteran. I tutaj mamy już wszystko zwiększone. Na koszmarze jest jeszcze inaczej. I tu inaczej. Dobra. Ja najpierw gram na tym pierwszym jako awanturnik, później sobie będę mógł przełączyć. Zobaczymy jeszcze, co tam jest. Tam, o tam nie byłem. Chyba moja skrzynka. Z tego co widzę. No, złotnik. Teraz pójdziemy zobaczyć. Aha, tu możemy kupić dodatkowe miejsca. A możemy się przespać. Ej, lipa. Szafka. Na ubrania. Tam jeszcze jest zablokowany chyba ten złotnik. Będziemy go tam odwiedzić, zobaczyć. A on ma tu pierścienie od 10 poziomu. Aha, tu mamy receptury. A Dimitri, Dimitri. Dimir. No to wszystko już zobaczyłem, co tutaj jest. Apologies. Siadaj na tą kobyłę i jedź. Yes, I gave me this amulet. What is it? The mark of the Haradrim. An ancient order of Skolas. Dobrze, wszystko wiem, co to jest. Nara, nara, możesz jechać w drogę. Znajdź swoje zakupy. Aha. Dobra. O, już wyskakuje reklama, żeby sobie Diablo kupić. Nawet w grze wyskakuje. Mamy wszystkie akty pokazane, jakie są zadania. A więc tak.
Zakończymy sobie odcinek tutaj w mieście. I następną postacią, którą będę kontynuował grę, to będzie nekromanta. Więc ja się żegnam. I na koniec będę chciał powiedzieć, że jak najwięcej będę chciał właśnie na tej otwartej becie pokazać, jak wygląda to Diablo 4. Więc ja się z wami żegnam i hej!